27 grudnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Święta, święta i po świętach, a w lodówce wciąż sporo pełnowartościowego jedzenia. Jeśli zastanawiasz się, co z nim zrobić, to my przypominamy, można je oddać do społecznej lodówki. Z tej lodówki, która została uruchomiona rok temu z inicjatywy miasta i fundacji Weź Pomóż, skorzystać może każdy. Żeby jednak cała inicjatywa przynosiła zamierzony efekt, lodówka powinna cieszyć się zainteresowaniem obu stron, czyli zarówno przynoszących jedzenie, jak i częstujących się potrawami. Zatem, drodzy mieszkańcy, jeśli po świętach zostało Wam za dużo produktów spożywczych, zamiast je wyrzucić, można w tym miejscu zostawić. Pamiętajmy jednak o tym, aby przynosić do lodówki jedzenie nieprzeterminowane, zdatne do spożycia, takie, które sami jeszcze byśmy zjedli. Jeśli chodzi o słodkie akcenty w postaci ciasta, to powinno ono być zapakowane w jednorazowe, szczelne pojemniki z datą przygotowania i opisem. W lodówce nie powinniśmy zostawiać potraw zawierających surowe mięso, otwartych konserw czy słoików z przetworami. Dzięki pozostawieniu jedzenia w tej lodówce mamy szansę przyczynić się do zmniejszenia ilości marnowania żywności. A tej, jak podają dane statystyczne, Polak wyrzuca około 250 kg rocznie. Przypominamy, lodówka społeczna stoi przy budynku Straży Miejskiej. Ujemne temperatury i śnieg to mało sprzyjające warunki dla auta. Co zrobić, gdy samochód nie odpalił? Z pomocą ruszy Straż Miejska. Wystarczy zadzwonić pod całodobowy numer 986. Wiele lat pomagamy już mieszkańcom uruchamiać pojazdy w takich sytuacjach, gdzie niestety z uwagi na niewyłączenie jakiegoś radioodbiornika rozładuje się nagle akumulator. Mówiąc na marginesie, no warto zwrócić uwagę w okresie przedzimowym, żeby wymienić wadliwe akumulatory, żeby sprawdzić, czy samochód jest sprawny, czy sprawne ma podzespoły, ogumienie. Akumulator jest takim urządzeniem, które bardzo szybko na mrozie rozładowywuje się, a zwłaszcza jeżeli zapomnimy wyłączyć jakiegoś oświetlenia czy innego urządzenia elektrycznego. Mamy przygotowane startery do uruchamiania profesjonalnego właśnie dla osób, które zwrócą się o taką pomoc. Oczywiście nie będziemy tutaj naprawiali samochodów i jeżeli ktoś drugi czy trzeci raz w krótkiej odległości czasowej chce uruchomić ten pojazd, no to poprosimy go, żeby się udał do stacji naprawczej albo kupił sobie nowy akumulator. Za nami kolejna zbiórka krwi. Tym razem do wspólnej akcji zaprosił klub HDK PCK przy elektrowni Bełchatów. Akcję zorganizowano w punkcie pobrań przy ulicy 1 Maja. Ta krew jest bardzo drogocenna, jak sam można by tak to określić, prawda? Jest potrzebna bardzo, więc każda ilość jest w tym przypadku bardzo potrzebna. I choć akcję zorganizowano 23 grudnia, to mimo świątecznego zabiegania nie zabrakło osób, które zechciały podzielić się bezcennym darem. Z obowiązku czy z przyjemności pan dzisiaj tutaj zagości? No nie z przyjemności akurat, bo staram się jak najwięcej oddawać, bo komuś zawsze jest to potrzebne. A po drugie lepiej się czuję, jakoś sam zdrowotnie. A od ilu lat pan oddaje już krew? O matko, 2004 chyba. Czyli sporo, ma pan, weszło to już panu w krew. Troszkę już jest. To jakby nie patrzył przez tyle lat i czy to jest potrzebne komuś, czy kolegom, czy koleżankom, czy z klubu motocyklowego tak samo jeździmy i oddajemy także. Zwłaszcza, że dzisiaj to znajdujemy się w takim ważnym okresie okołoświątecznym, prawda? No zgadza się. Także ktoś to zawsze do tego prezentu potrzebuje. A pan szerzy tą ideę krwiodawstwa u siebie w domu? Tak, córka dosyć, że kształci się w tym kierunku, to jeszcze też tak samo oddaje. Droga akurat nie, ale ja i córka. Pozyskana krew to, jak zaznaczali organizatorzy akcji, nadzieja dla chorych czy poszkodowanych w nieszczęśliwych wypadkach. Myślę, że się troszeczkę bank się już troszeczkę wyrównał z tymi krwiami, ale przede wszystkim zawsze ta 0 RH minus jest najbardziej potrzebniejsza. Powiem szczerze, że już troszeczkę rozmawiałem z panią dyrektor w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Łodzi, prawda? Ta krew już troszeczkę przybywa i już się te magazyny troszeczkę wypełniają, ale to i tak jest jeszcze, zaległości są duże z poprzednich lat. Czyli to i tak dobre informacje na koniec roku? Na koniec roku bardzo dobre informacje.
A przyszły rok pokażę, co dalej. Nie? A planujecie kolejne akcje? Jak będzie wyglądać się przyszły rok? Nasze akcje są cykliczne, co dwa miesiące. Ta akcja taka wypadła spontanicznie, ale my akcje mamy co dwa miesiące. Następna nasza akcja jest 20 stycznia w domu parafialnym na osiedlu Dolnośląska i tam będziemy też prowadzić takie akcje, dwie w styczniu i w marcu. Kolejne akcje już dalej gdzieś na Węglowej. Tych akcji w tym roku mieliśmy, to jest przez nasz klub organizowany 12. Powiem szczerze, sporo, no i tej krwi żeśmy 160 litrów nazbierali. Krew oddało łącznie 12 osób, co pozwoliło zebrać 5400 ml krwi. Jak podkreślali organizatorzy, frekwencja niska, ale akcja odbyła się w miłej, wesołej atmosferze. Kolejna akcja już w styczniu. Klub Honorowy Dawców Krwi zaprasza na kolejne akcje, ale oczywiście życzę wszystkim krwiodawców zdrowych, pogodnych, szczęśliwych, no i przede wszystkim zdrowych, żeby przychodzili do nas zdrowe osoby, żeby mogli się podzielić tą krwią dla pozostałych potrzebujących chorych. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 8 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 762, natomiast liczba wykonanych testów 60, z czego 8 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim są 294 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Jedna osoba zmarła wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 15 909, natomiast liczba wykonanych testów 2624, z czego 380 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 5029 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 38. To nie było łatwe zadanie, ale z pewnością bardzo przyjemne. Siatkarze PGS Skry Bełchatów w związku z okresem świąteczno-noworocznym zamienili na krótką chwilę piłkę do siatkówki na mikrofon i wspólnie zaśpiewali. Jaką piosenkę wybrali i kto im w całym przedsięwzięciu pomagał? Zapraszam do obejrzenia materiału wideo. A co mamy? Tu mamy razem to śpiewać? Chłopie, follow me. A już jedziemy, tak? W ogóle bez rozgrzewki. No to jest łatwe. A okej. Okay. A weź mi to zaśpiewaj. I just... I'm one more time, serious. I'm serious. Baby. Dobra, dawaj. Daj. Jedziemy, dawaj. Uff, 1, 2, 3, 4. No, 3 i... I don't want a love for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Christmas, there is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stockings, they're up on the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make me wish come true. All I want for Christmas is you. You. Oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick.
I won't even stay awake to hear those magic reindeer click. Cause I just want you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? Baby, all I want for Christmas is you. You, baby. All the lights are shining so brightly everywhere. And the sound of Georgia loud fills the air. And everyone is singing. I hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you please bring my baby to me? Oh, I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, all I want for Christmas. Mamy to chyba. Może coś się wybierze. Coś się wybierze. Lepiej nie będzie. We are good. Brawo, Kaziu! Perfekto. Thank you! Yes! To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.